Od jutra w Kielcach turniej eliminacyjny do Mistrzostw Europy Juniorów. Jakie założenia przed tym turniejem? No na pewno awans. Chcemy awansować do Mistrzostw Europy, chcemy tam zagrać. Są cztery zespoły, dwa miejsca jadą. Także będziemy walczyć o to. No, najgroźniejszy przeciwnik Islandia, z którym się właśnie jutro zmierzymy. I w każdym meczu, który będziemy grali o dwa punkty. Chcemy tutaj zyskać 6 punktów wszystkich i z 3 miejsca awansować. Jutro, tak jak Pan powiedział, Islandia chyba jedyny nieanonimowy przeciwnik w tym turnieju. Co może Pan o nim powiedzieć? Jest to zespół, który na ostatnim Mistrzostwach Świata w Rosji zajął 3 miejsce, także jest to wymagający przeciwnik. Jest wyszkolony dobrze technicznie, tak samo fizycznie. Także czeka nas jutro bardzo ciężkie spotkanie, ale ja wierzę w nasz zespół, że jesteśmy w stanie z nim powalczyć i zrobić sobie niespodziankę. Co może Pan powiedzieć o pozostałych drużynach? Szukaliśmy, ale ciężko było cokolwiek, na przykład o Bułgarach też znaleźć jakiegoś materiału filmowego, oczywiście chodzi mi o tak. Nie udało się nic znaleźć gdzieś tam, też spróbowałem dzwonić po znajomych, ciężko cokolwiek. Dzisiaj się dowiedziałem na temat Włochów, że to jest rocznik 98-99-2000, tak? Czyli możemy się spodziewać, że to nie jest zbytnio wymagające. Tak samo szukałem cokolwiek na temat Włochów, jakiś materiał, który też mi się nie udało. Z tego, że wygrali na jakichś turniejach, czy gdziekolwiek, nie udało mi się tego gdzieś tam zlokalizować. Z tego tylko co wiem, że 2 lata temu do turnieju Mistrzostw Europy, który był rozgrywany w Polsce, startowały te 2 zespoły, ale grały z przeciwnikami gdzieś tam w naszym zasięgu i poprzegrywały 8-10 na 20 bramkami, także tylko takie suche mam doniesienia, a żadnych materiałów wideo niestety nie udało się dostać. Jak sytuacja kadrowa? Czy wszyscy zawodnicy są zdrowi przed turniejem? Odpukać na całe szczęście mamy w pełni wszystkich do dyspozycji, także nie mam żadnych jakichś tam kłopotów. Oczywiście to już jest końcówka sezonu, gdzieś są jakieś dolegliwości, ale to jest normalne. Nikt nie zgłaszał, że nie jest w stanie jutro nie podejść, czy tam do następnych meczy. Także 100% z tych zawodników, których powołaliśmy na to zgrupowanie, jest zdolnych do gry. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.